Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Monster Legends. I poza tym, że dzisiaj będę grać, żeby zdobyć rangę Gold 1, to jeszcze zdobyłem nowego potwora, Firustara. To jest remake tej starej legendy w tej grze. Ale jeszcze nie będę go haczować, bo jak widać, trwa budowa jeszcze kolejnego Mythic Habitata. Więc dobra. Myślę, że użyję Revenge'a. Jeszcze inną defensywę wygrałem, ale chyba wystarczą Revenge'a. Znać? I ciągle trafiam ten tier drugi w paczkach. Oczywiście będą dwa odcinki dzisiaj z okazji świąt. I nagrałem to na zapas. Także ten odcinek. Oto mój przeciwnik w bitwie o Golda 1. No, spodziewałem się czegoś mocniejszego, szczerze mówiąc. Ale jest dobrze. Witchmating pomaga dzisiaj. Miałem też problemy z cooldownami, jak zawsze. Czyli cooldown to tak na polski takie... No po prostu... Czekanie kilka tur po wykonaniu jakiegoś ataku, który jest jakiś bardziej silny. No to Unlimited Gems Card. No i na końcu Carlo Seidat i to jeszcze jest koniec. Tak jest, udało się wbić Gold 1. No to nie jest najlepsza liga, ja kiedyś miałem Legendary 4 nawet, ale nie będę zbytnio marudzić. Bo teraz jest taka zasada, że się spada co chwilę, znaczy co chwilę na końcu sezonu z ligi i trzeba znowu wbijać. O, tutaj nie, no już stąd widzę, że to będzie przerąbane. Nie wiem, czy ja w ogóle to wygram. Jak pójdzie cooldown, no to będę... No, będę niezadowolony zdecydowanie. O Jezu, jest statusów. No dobra, tutaj zbytnio nie mam wyboru, to użyję... Nikt tutaj nie ma antycypacji, więc używam najpierw Chosen from Among Others. Szkoda trochę HP, ale trudno. Shatter the Lantern. Nie wiem, czy Lindworma nie lepiej by było na dwie tury powstrzymać, ale... no, jeszcze nie atakuję. Ape Dance najpierw. Nie jest dobrze. Jeszcze na końcu jakaś defensywna perka, jak na złość. No ale teraz będzie sytuacja... O nie, no nie wierzę, znowu on tego nie trafił, poważnie. Jeszcze revive, no nie. No i nie będzie niespodzianki na święta. Boże, ile tych statusów, to jest jakiś dramat. Co za gnoj, który robił tę defensywę. Szkamana, ja coś takiego nie robię, ja po prostu postawiam... legend, żeby łatwiej się przeciwnikom grał, no ale on zdecydowanie tego nie będzie robić. No jeszcze nie trafił, no. Jezu, ta gra czasami jest niepoważna, naprawdę. Mastercard FC normalnie. A, pięknie, co za... Jak nie cooldown, to jakieś dziwne statusy znikąd.
Okej, chyba udało mi się coś ciekawego znaleźć. Mam nadzieję, że to będzie tym razem do ugrania, nie jak ta poprzednia bitwa na wizji. No i wreszcie ktoś podatny na stana i to jest o wiele łatwiejsza bitwa dzięki temu. Oczywiście kiedyś wymienię ten skład, oczywiście, znaczy nie będę grać wiecznie tym samym, ale... No ale cóż, myślę, że wystarczy już tego multiplayer mod w tym odcinku. Jestem już nawet w top 50 tysięcy graczy w tym. Dobra, postanowiłem po dość długich przejściach mój team jest jak widać. Oto jest ten zapasowy i już wcześniej grałem, ale dobra, rozegram, bo dawno dungeonów nie było. Tutaj mi się perka włączyła. Więc zróbmy tak. Po paru atakach, Madame Fusion. No, już to jest koniec. To nie był najprostszy odcinek, jaki nagrałem, ale... Dobra, to by byłoby nie na tyle, bo jeszcze muszę wam pokazać otwieranie chestów. Więc dobra, najpierw przewinę te gorsze i zostawię ten z runami i... ten multiplayer chesta też pokażę. Dobra, nagła zmiana planów i postanowiłem, że otworzę po prostu te lepsze od razu, tamte pozostałe zostawię, bo wyszedł nowy dungeon przed chwilą właśnie na runy, no i team stamina run. O, ale to mi się przyda niesamowicie. Dobra, teraz te 4 do 6, no może cokolwiek. Nie. Te świecące runy są najgorsze, niestety. One rzadko kiedy są przydatne. I znowu pod HP runa. Ajajaj. No to dobra, te trzy... takie chesty jeszcze otworzę. No jest... No jest słabo bardzo. Okej. Okay. No to jeszcze został ten za multiplayer. Chest się otwiera. No i myślę, że to by byłoby na tyle. Tym razem naprawdę. Do usłyszenia i cześć.